Hotel Lata Świetlności ma już za sobą, ale jest elegancki telewizor do grania na Pegasusie, można grać w kaczki czy inne gry na pistolet. Jest też jakaś farelka, tylko nie ma w pobliżu niej gniazdka. Jest też takie coś. Co to jest? Nie wiem, co to jest lub co to było. Do łazienki trzeba wchodzić ostrożnie. Wczoraj zabiłem karalucha. Kapie kran i leci ze spłuczki. Ale jest bidet. Wziąłem ten hotel w sumie tylko dlatego, że tu śpimy, a po drugie dawali darmowy transport z lotniska. Więc zapłaciliśmy 35 euro za dwie noce. Ale mamy balkon. Jest basen. I piękny widok. Jesteśmy w Uniprixie, czyli miejscu, gdzie nie trzeba się tak targować. Takie koszyki. Ceny piw. Euro 70. 10, czyli euro za takie małe. Euro 50. Niecałe w sumie. Nie jest aż tak tragiczne. Za 6-7 zł się kupi. To jeszcze nie ma tragedii takiej jak w Malezji czy w Norwegii. Po 40 groszy. A ty możesz coś wziąć. Śmiało. Pierwszy raz w Afryce, jesteśmy w Maroku, a konkretnie w Agadirze. Niestety mam anginę albo jakieś zapalenie, albo coś w tym stylu. Pół gardła zawalone, cały migdał powiększony. Wczoraj było ciężko, dzisiaj jest ciut lepiej, ale wczoraj też było z rana lepiej. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, mam jakiś lek. Nie wiem, pani twierdzi, że to pomaga, ale to pewnie jakieś gówno. Przyjechaliśmy tutaj bez jakiegoś konkretnego celu, od po prostu uciec od zimy, złapać trochę słońca. Maroko jest ogólnie piękne i wielkie, żeby je zwiedzić całe, myślę, że minimum 2 tygodnie. My jesteśmy od środy wieczór do niedzieli wieczór, więc mamy w sumie 4 dni. Ale i tak raczej się nie napinamy. Dzisiaj Agadir spokojnie, jutro Marrakesz. Aj, warto dodać, Kasiu. Tak? Że to nasz pierwszy raz w Afryce. To ja wiem, już od dawna. Jak gardło? No zaczyna mnie boleć właśnie. Mnie boli mega, ale jeszcze nie tak jak wczoraj wieczór. A tu z plaży już widać wzgórze Kasbah. I znajduje się na nim napis Bóg, Król, Ojczyzna, podświetlany w nocy. Tam też są ruiny Agadiru dawnego, bo ten jest odbudowany po trzęsieniu ziemi w latach 60. bodajże. Oczywiście zamierzam udać się na tą górę. Jesteśmy na plaży, mówię ceny. Ręcznik 1 dolar lub 1 euro. Tutaj też panowie mają miętę. Czajnik. Nie wiem, czy jakiś mały palnik. I sprzedają tą herbatę słynną, marokańską, miętową. Dobra? Jaka? Taka jak u nas, mięta zwykła? Nie, no to spróbuj, nie wiem jak ci to powiedzieć. Ból gardła zwiększa się. I już zmierzamy tutaj na górę. Wypijemy tam piwko, zjemy kanapeczkę. Krajobraz pustynny to fakt, ale jakieś tam krzewy, krzoki są, więc nie jest tak źle. Tutaj kaktusy, no ale to co jest niestety standardem, to śmieci. No niestety jesteśmy w Afryce i to też widać.
Drugi tip to, jeśli ktoś do Was podleci i spyta, idziecie do tamtej restauracji, chcecie zobaczyć coś tam, od razu albo się nie odzywajcie, albo mówcie, że nie, bo gość Was zaprowadzi. Będzie bardzo miły, ale jak już Was zaprowadzi, to będzie chciał za to jakąś kaskę. Maroko jest najbardziej takim lightowym krajem, jeśli chodzi o alkohol. Piwek jest całkiem sporo. Już kupiłem chyba 7, nie wiem czy to wszystkie. I niby pić nie można, no ale taka puszeczka, jak se tak złapę, kto będzie wiedział, czy to piwo, czy to jakiś napój, czy coś, więc myślę, że na miękko. A poza tym mamy, ponieważ jestem chory, to pijemy z tych kubeczków po herbacie miętowej. I ruszamy zaraz dalej. Dzikie kozy. Może do tego gościa. Co ty z kozami przyszedł? Ale na łódkę. Wiesz, możesz powiedzieć sobie. Idziemy do Carrefour Market i pokażę, gdzie jest ukryty dział alkoholowy, bo nie jest normalnie w sklepie. Co? Kani nie piliśmy. Dziękuję. No, tylko kani nie piliśmy. Generalnie najlepiej przesuwać przecinek, czyli 65,90 to 6,5 euro, to jest tak naprawdę ciutkę mniej, bo jednak ten kurs jest trochę inny. I tak mamy na przykład za 10 eurocentów takie batony, czyli masz nasze 40 groszy. No jeśli się zarabia w euro, to naprawdę jest tanio. Pizza z szprotami, to jest chyba szprot, albo coś w tym stylu. Jak widać, też bardzo dużo przypraw tu. Jakieś figi, daktyle, tego typu rzeczy, tego tu jest od groma. I oliwki. Maroko to kraj oliwek, wzięliśmy na spróbkę. Jeśli chodzi o taksówki pomarańczowe, głównie Peugeoty i Dacie. Stare. Są jeszcze taksówki białe, różnica jest taka, że pomarańczowe jeżdżą po mieście, a białe poza miasto. Jesteśmy na kolacji tutaj w knajpie z jakąś muzyczką, ale festiwal. Chyba z racji biedy, ale zawsze tutaj w takich krajach podadają chleb za darmo do posiłku, żeby się zapchać. I mamy nasz tadżin, to jest ćwierć kilograma. Jeszcze były wersje pół kilo i całe kilo i tu taki jest trójkątny stożek. To wszystko jest gotowane na glinianym naczyniu i ta glina podobno trochę wody z tego dania wybiera. No, wygląda całkiem i pachnie całkiem ok. Ale co jest dziwne, jest nawet droga rowerowa przy ulicy wprawdzie, ale oświetlone tutaj elegancko miga. Jestem pod wrażeniem. Marokańskie dirhamy, czyli waluta Maroko. Kurs jest sztywny, ustalany przez rząd, choć w kantorach są drobne różnice, więc warto zwrócić na to uwagę. Generalnie przelicznik, ja to liczę tak, uproszczenie, czyli 200 to jest około 20 euro razy 4 złote polskie, bo to jest niecałe 20 euro. Dlatego też
mnożę to przez 4 zł, a nie przez 4 tam z groszami, tak jak to ta euro kosztuje. Czyli taki to jest około 80 zł, 200 tych dirhamów. Ciekawostka jest też taka, że nigdzie nie kupicie tej waluty, tylko w Maroko i teoretycznie nie można jej wywozić z Maroko, ani wwozić, ani wywozić. Pan mnie uczył dodawania, że 7 plus... Nie, w ogóle źle powiedział. Drugi i ostatni hotel w Agadirze. Za 90 zł za noc bez wyżywienia. Wi-Fi też nie ma w pokoju, jest tylko w recepcji. Jeśli miałbym opisać wygląd tego pokoju, to kojarzy mi się z jakimś szpitalem lub laboratorium. Choć pokój całkiem duży i za zasłoną jest łazienka. Łazienka standardzik, fajna wanna w miarę. Kibel niestety sporo wilgoci. Ale fajnie rozwiązany problem mieszczenia się w ubikacji. Ciągle się mieści. I numer naszego pokoju to tylko 2110. A teraz pokażę wam, jaka droga dzieli nas z recepcji do pokoju. Ciekawe w Agadirze jest to, że bardzo fajnie widać, jak jest przypływ i odpływ. Tutaj na piasku widać, że dotąd jeszcze była woda. I to nie tak dawno, dzisiaj zapewne. Teraz jest tylko do tamtąd, ale to w ciągu pół godziny może się zmienić znowu. Dużo policji ogólnie na ulicach. Kanapeczkę za około 6 zł z kurczakiem. Kurczak ciepły, ale sama kanapka zimna, ale chociaż w miarę miękka. Co? And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Są kraje, Kasia, dla ludzi z dobrym sercem jak ja. Bo ja bym tu chciał, wiecie, jak najlepiej nieba przychylić. A oni cię wycisną jak cytrynę. Tak. Trzeba się przestawić. Trzeba być cierpliwym. No i tyle. Zostawiłem sobie za cel dojechać na lotnisko autobusami i na razie dobrze idzie. Wygląda na to, że się udało. Jesteśmy w drugim autobusie, czyli za 3,20 na Polskę za osobę. Jedziemy prawie 30 km na lotnisko. Nie wiem, ile by było taksówką. Z lotniska do miasta jest drogo, było 20 euro, ale no bo tam już jest, wiadomo, zmowa cenowa. Się powiódł, czyli złapaliśmy trochę słońca. Zasady są tu dość mocno porypane. Teoretycznie nie można wywozić dirhamów z
tego. Kiedy chcę je wymienić na lotnisku na euro, nie mogę, bo muszę minimum mieć równowartość 10 euro. Okej, jako że jestem Polakiem, więc wymieniłem najpierw 5 euro na dirhamy, a później dołożyłem do tych swoich dirhamów i wymieniłem na, no niestety tylko 10 euro dałem równowartość, więc i tak niczego nie została. Pan miał znowu problem, bo muszę mieć potwierdzenie wymiany na dirhamy, jak tu przyleciałem. Jak tego nie mam, to już muszę mieć jakąś tam kartę pokładową tu z lotniska. Więc zacząłem grzebać i znalazłem to potwierdzenie. No i w końcu mi wydał to 10 euro, ale i tak mi zostało dirhamów, no i teoretycznie nie mogę ich wywieźć, ale wymienić też nie, więc nie wiem, co z nimi sobie mogę zrobić.